To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs kwalifikacyjny do zawodów Pucharu Świata w lotach w Toiplitz, ewentualnie Badminton. Wygrywa Krat przed Wellingerem. Granerudem, rudem Rioju z Jelarem razem na piątym miejscu, siódmy zajc, ósmy żyła, razem z kosem i dziesiąty domen prełc, ogólnie rzecz biorąc, była przerwa, nie omawiałem sobotnich i niedzielnych poczynań, jeśli chodzi o saporo, ale teraz wracam pełny nadziei, optymizmu, nowych sił i jeszcze paru innych rzeczy, które zostały bardzo mocno nadszarpnięte u polskich kibiców, po tym jak zobaczyli skład polski na te oto zawody, czyli pięciu zamiast sześciu, jeśli chodzi o listę startową, ale do rzeczy omówię to w swoim czasie. Wygrywa Kraft, 233 metry, pierwszy trening wygrany, drugi odpuszczony, w ogóle miał nie startować podobno, jego wzięła grypa jeśli chodzi o striagów, ale tak się nie okazało, no i no mocny jest Kraft, mocny jest, zwłaszcza przy tych warunkach, jeżeli będzie tak dobrze, tak stabilnie jeśli chodzi o warunki, czyli stabilnie, lekko z przodu, no to Kraft żyła. Słoweńcy będą bardzo mocno premiowani. Po prostu, żeby ledwo co przekroczyć bule, zwłaszcza Łużły, to było świetnie widać, o czym powiem za moment, ale też u krafta, tylko przekroczyć bule i od razu wykorzystywać prędkość przelotową i ten przedni wiatr. Dla tych zawodników to jest po prostu idealna woda dla młyn. Jeżeli byłoby mocno z tyłu, no to pewnie inni byliby trochę bardziej premiowani, ale jednak dla tych zawodników, dla lotników, to są wymarzone warunki w tym momencie. Drugie miejsce, Wellinger. 230,5 metra, piękne lądowanie. Ogólnie też Wellinger bardzo mocny na wszystkich treningach, tutaj też w kwalifikacjach bardzo mocny jest Wellinger, a on skacze kompletnie inaczej. On na tylnych wiatrach byłby pewnie jeszcze bardziej premiowany, a tutaj mimo tego, że trochę wyżej kieruje to odbicie, w zasadzie dużo wyżej niż cała reszta, no to i tak wygląda to bardzo dobrze. Trzeci Granerud ogólnie występy bardzo dobre, wszystko w top 3 i ogólnie on jechał z najniższych belek. Czwartej belki, zresztą ogólnie pierwszy trening, to było po prostu coś pięknego. Od 18 do czwartej belki po prostu wyszli organizatorzy z założenia, żeby przetestować absolutnie każdą belkę. 18 no, to jest po prostu belka w lesie, powiedzmy sobie szczerze. Dzięki temu mamy wiele nowych rekordów życiowych, bardzo niespodziewanych w niektórych przypadkach. A ostatecznie skończyło się na czwartej belce, i nawet z tej czwartej belki niektórzy potrafili przekroczyć mocno na 200 metr. Ostatecznie okazało się, że były Treningi, treningami, ale jednak udało się wycyklować bardzo dobrze, jeśli chodzi o długość rozbiegu. Jeszcze tutaj będzie dodatkowe pytanie do Was, drodzy widzowie, jeszcze będzie przy okazji ankieta, co o tym myślicie. Czwarte miejsce Kubacki. Drugi trening był jaki był, chociaż nikt nie widział tego skoku tak naprawdę, ale ogólnie całościowo wygląda to nieźle, ale Kubacki cały czas nie jest lotnikiem w takim rozumieniu, że on zyskuje na obiekcie do lotów narciarskich. Nie traci, prawdopodobnie tak, ale raczej to nie jest kwestia typu tepesz, kraniec. no Wedle mojej opinii lotnicy to są po prostu zawodnicy, którzy zyskują znacznie podczas lotów narciarskich, tak jak chociażby wolny, tak jak chociażby właśnie, najlepszy przykład to właśnie tepesz i kraniec, którzy no porównując ich osiągnięcia na obiektach dużych i normalnych versus to co się działo na obiektach lotów no to wyraźnie widać korelację pomiędzy tym na jakim obiekcie skakali, jakie odnosili wyniki piąte miejsce Rioju Kobayashi ogólnie występ bardzo dobry bardzo fajne warunki, trochę słabe lądowanie i bez tego to byłoby troszeczkę lepiej ale i tak występ bardzo dobry, no i widać. No Rio jednak dobry, no dobry jest ten Rio, trzeba po prostu przyznać. Można powiedzieć, zostawiłem na dwa dni, i nagle Rioju pojawił się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej choru świata przed tym stochem, który tak dobrze prezentował, był taki całkiem niezły, całkiem powtarzalny, no to nagle się Rioju pojawił nie wiadomo skąd. Jeszcze się wbił pomiędzy Austriaków, cały ten tabun austriacki wyprzedził. Dalej, piąte miejsce. Jelar. Ogólnie występy bardzo dobre, no i najdłuższy skok w historii tej skoczni. 247,5 metra. Nie ma nagrania na ten moment, ale jest pewne, że jest to skok podparty dwiema rękami, więc nie jest to rekord w żadnym wypadku. Jeżeli był po prostu przetarł plecami, tak jak chociażby stoch w planicy, okej, okay, To można zaznaczyć, że jeżeli są, jest styczność dwóch części ciała ze śniegiem, no to nie ma prawa o zaliczeniu skoku, czy nie mam mowy o zaliczeniu skoku jako ustany, czy też po prostu podparty, ale zaliczony rekord tutaj tak nie będzie. Ósme miejsce żyła i ogólnie żyła poszedł bardzo płasko jeśli chodzi o lot i w zasadzie no było blisko żeby wylądować na buli ale jednak się z tego wybronił było 15 cm mniej więcej w pewnym momencie nad zeskokiem jeśli chodzi o tyły nad ale wybronił się miał jeszcze dość mocno z przodu w drugiej części lotu no i naprawdę był to długi skok ale jednak ta skocznia jest taka że jest bardzo bezpiecznie bardzo nisko nad bulą się leci i w zasadzie nie ma jak spaść za bardzo chyba że byłby po prostu lota z przodu i troszeczkę kogoś by za bardzo wyniosło. nie zdarzyłby się cofnąć ale ogólnie skocznia bardzo bezpieczna no i też te loty no tak samo, Kraft, też, ledwo, co nad zeskokiem, a domen brewst to już w ogóle, tak naprawdę, o mało, co nie zaczepił nartami o a i tak, sunie tuż, tuż nad zeskokiem. Po prostu, minimalna wysokość, żeby jak najwięcej prędkości przelotowej zachować i wykorzystać podczas wiatru z przodu. Ósme miejsce, koos, występ, też bardzo dobry. Ogólnie słowońcy się super prezentowali, poza mogelem, co jest jednak dość... Powiedzmy do przewidzenia, ale laniszek. Z jednej strony to jest do przewidzenia, ale jednak spadek dyspozycji, czy raczej niedostatki techniczne w tym konkretnym przypadku są widoczne u laniszka. Dziesiąty domen preuz, o nim już się wypowiadałem. Klasyczny domen preuz, jak najbardziej płasko, jak najwięcej prędkości przelotowej i później z tego korzystać już w dalszej części ze skoku. I przechodzimy do reprezentacji Polski. Czternasty Kamil Stoch, ogólnie. Powiedziałbym porównywalnie do reszty skoków, jeśli chodzi o treningi. Chociaż, zwłaszcza pierwszy trening trzeba brać z bardzo dużym nawiasem, bo tam, chociażby, jeżeli by dodać punkty za belkę Rudowi, to byłoby ponad 70. I momentami wręcz tylko się były takie, no Engelberg z mocnym wiatrem z tyłu. No, bardzo blisko było momentami. 27 zniszczą, w zasadzie potwierdzenie tego wszystkiego, co działo się w Zaporo. I 41 Jakub Wolny. I tutaj zaczynają się schody i pytania, jak to się stało, że po prostu jest pięciu i do tego jest pięciu i nie ma tutaj pilcha. I można powiedzieć, że rozbierając to na czynniki pierwsze i omawiając każdą sytuację osobno, o to, że mamy pięciu zawodników, którzy jadą, że mamy wolnego, który jedzie, mamy pilcha, który nie jedzie, osobno da się to momentami wytłumaczyć, że wolny jest doświadczony, jeśli chodzi o loty narciarskie chociażby, że ktoś może nie być do końca gotowy na to, żeby skakać na obiekcie do lotów narciarskich, że pilch nie jest ustabilizowany, osobno, jak najbardziej można to rozważyć. Nie ma problemu. I były tłumaczenia, które mnie w ogóle nie przekonują, szczerze mówiąc. Oczywiście należy zakładać, że jednak trenerzy po prostu wiedzą, co robią. Chyba, że oczywiście teorie spiskowe po prostu by się potwierdziły, że tak naprawdę, no, Trumbicher nie ma pełnej swobody, jeśli chodzi o dobór zawodników. I ironią jest to, że Bill, który prezentował się naprawdę bardzo słabo pod koniec pierwszego periodu pucharu świata, w zasadzie przez większość periodu, no to teraz Powinien dostać szansę, przynajmniej teoretycznie, że wszyscy się dogadali, ok, ale Stenkała był troszeczkę zdziwiony, jeśli chodzi o to, że Wolny jedzie, bo całościowo można powiedzieć, że Wolny był drugi w periodzie, ok, tylko problem jest taki, że w Eisenerz... Zero. Kompletnie zero. Stękała miał punkty, miał hula punkty w obydwu konkursach i był wyraźnie lepszy od wolnego, a pilch to już w ogóle pomijmy to. Jeżeli ktoś jeszcze by się uwziął na Saporo, że tam jest loteryjnie, że mógł mieć farta i w pierwszym konkursie wolny był, powiedzmy, dobrze się spisywał, no to jednak jeśli chodzi o Eisenertz, no to ktoś mógłby powiedzieć, że wolny zyskuje, czy traci na skoczniach normalnych, okej, okay, ale Stękała spisywał się porównywalnie, nawet punkty miał. A naprawdę to jest jeden z tych zawodników, który naprawdę strasznie traci na skoczniach normalnych, a zyskuje na obiektach do lotów narciarskich. Też taki, można powiedzieć, lotnik, czy ktoś kto bardzo nie lubi obiektów normalnych. I w zasadzie, jako całość, to się kompletnie nie broni. Najlepszy zawodnik wyraźnie jest odstawiony, bo ktoś mógł powiedzieć, że Pilch jest niestabilny, okej. Okay. Tylko, że niestabilne próby Pilcha z tych dolnych rejestrów i tak są znacznie lepsze od tych, które miał wolny i mimo wszystko, jeżeli doszłoby do tego, że jeszcze ktoś by pojechał, chociażby Wąsek, bo po prostu Wąsek chce złapać z powrotem formę, bo się zaczynał rozregulowywać po prostu, no to dlaczego pięciu? Dlaczego nikt inny tam nie jedzie? Bo gdyby była kwestia szóste miejsce, albo Pilch, albo Wolny, okej, okay, można by to jeszcze jakoś spróbować wytłumaczyć. Jeżeli ktoś by chciał ogólnie Wolny się nie najgorzej spisywał po prostu na tej skoczni i to jest wynik powyżej oczekiwań, powyżej powiedziałbym czwartej dziesiątki pchoru kontynentalnego zdecydowanie, ale dlaczego pięciu? Pilch się otarł o wy... Walczenie limitu i teoretycznie dla niego to jest po prostu miejsce w tym momencie, kiedy nie ma wąska. A tutaj w tym momencie nie ma wykorzystanej kwoty startowej. Dlaczego? Nie wiem. Nie ma Pucharu kontynentalnego, nie ma żadnej innej imprezy, nie ma Fiskapu, chyba nawet Orlenkapu Kapu nie ma w tym momencie. I co ma zrobić ten pich tak naprawdę? Jedyne, co by do mnie przemawiało, to to, że po prostu zawodnik nie jest mentalnie gotowy na to, żeby pojawić się na obiekcie doltów narciarskich, ale z drugiej strony, skoro on nie ma odwagi się pojawić, albo po prostu sportowo jest rzeczywiście nierówny, no to. Co stoi na przeszkodzie, żeby wziąć jakiegoś innego zawodnika, kto jest doświadczony typu tego Stefana Hule? Którzy mówią, że już powiem, cztery razy skończy karierę, ale co z tego, skoro i tak wielu swoich młodszych, dużo młodszych czy trochę mniej młodszych kolegów i tak potrafi zostawić za plecami nie jeden raz? No to naprawdę jest to dla mnie dziwne. Osobno rozpatrując, ok, da się to wybronić, osobno, ale całościowo dla mnie to nie ma żadnego sensu, bo jeszcze po Japonii dałoby się. Ale tutaj naprawdę, no, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Bardzo mnie dziwi brak pilcha, ale całościowo 6 miejsc startowych, 5 miejsc zajętych i to trochę dyskusja była na takiej zasadzie, że dlaczego wolny zamiast pilcha? A dlaczego oni obydwaj nie pojechali? Bo jest to wolne miejsce i naprawdę niewykorzystywanie kwoty startowej jest dla mnie grzechem dość poważnym, szczerze mówiąc. Może nie grzechem ciężkim, ale jednak jest to dość poważny błąd. Tym bardziej tu nie ma żadnych kryteriów typu Francja czy chociażby Szwajcaria, gdzie te wymogi są często bardzo sztywne, momentami trochę dziwne, ale jednak to co dzieje się tutaj. Jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe i jestem ciekaw, czy będzie jakieś bardziej racjonalne wytłumaczenie. Po fakcie, na przykład, bo to, co się pojawia teraz, no to jest takie najbardziej. Jeżeli miałbym powiedział, zasłonić coś, no to właśnie tak by to wyglądało, że po prostu po treningach, po konsultacjach, że nie jest gotowy, że jest niestabilny, dokładnie tego należałoby się spodziewać, jeżeli ktoś chciałby coś ukryć. Być może właśnie tak jest, jak mówi Turnbichler, ale ostatecznie, no dziwi mnie to, bardzo dziwi. Ta decyzja i naprawdę ta decyzja mi się bardzo nie podoba, ale to naprawdę bardzo mi się to nie podoba. Dobra, dalej. Austria. 11. Herl. Występ całkiem przyzwoity, nawet bardzo przyzwoity, osiemnasty Wolgena, który wraca na białym koniu z pucharu kontynentalnego. Jak to on. Zresztą w pucharze kontynentalnym wyglądał tak, że no ci Norwegowie całkiem nieźli. No, dają łupnia nieraz Austriakom, tylko że przyszła w Isenet jeszcze austriacka krajówka i było dwa razy po siedmiu w czołowej dziesiącej to byli ludzie, którzy po prostu, no wcześniej nie mogli nawet dostać się do pucharu kontynentalnego i tak był wielki problem, że gdyby nie choroby Hajbeka. Aignera i Trofeniga, to i tak wielu zawodników by się nie dopchało w ogóle do krajówki, nawet Ortner, który tutaj skakał co prawda słabo, ale on już miał punkty, to on i tak nie dostałby się do krajówki w tym momencie, bo po prostu jest za słaby, można tak powiedzieć, tak jak mówię, jest czołowa siódemka plus sześciu i ktoś z z załodniku, który był w czołowej dziesiątce dwa razy, musiałby zostać ostrzelony od składu, jeśli chodzi o puchar kontynentalny. Naprawdę kłopot bogactwa niesamowity. 22. Aschenwald, występ dobry. 24. Fetner, no nie idzie Fetnerowi na tym obiekcie do Fnaczewski. po prostu mu zwyczajnie nie idzie. 26. Steiner, nowa życiówka. 236 metrów z tego szalonego pierwszego treningu. 28. Francisco Mert, debiut 214,5 metra, jeśli chodzi o rekordy życiowe. Podaje rekordy życiowe, nie wyniki kwalifikacji, ale czasami też. 22. Miller. 180 metrów, ogólnie on dużo bardziej kierował odbicia w górę. 33 Lightner, no on tak skacze trochę średnio i wydaje się, że jego pozycja po prostu jest dość mocno zagrożona. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o następny period. 48 Hannes Landerer, 198 metrów, jeśli chodzi o rekord życiowy. 50 Markus Rupicz, 201 metrów oficjalnie, chociaż nieoficjalnie miał ponad 230. 51 Ortner, 190,5 metra i dyskwalifikację raczej NPS, jeśli chodzi o Stefana Reinera. Na treningach 227 metrów, naprawdę sypnęło życiówkami w pierwszym treningu. Oj, sypnęło bardzo mocno. dalej, Norwegia, 16, Linwig No, Lindwich skacze cały czas, no nie ale bez rewelacji, chociaż. Powiedziałbym to po prostu o całości, bo pojedyncze skoki u Lindwika są niezłe. Nawet bardzo dobre momentami, ale całościowo cały czas nie jest powtarzalny. Osiemnasty tandem, występ przyzwoity, chociaż trochę za bardzo skierował odbicie w górę. Troszeczkę dziwnie to wyglądało za progiem, bo szczerze mówiąc, spodziewałem się, że akurat on bardzo płasko poprowadzi Nartę, a być może dlatego udało mu się dość łagodnie przecieć nad bólą. 20. Estfold trafił super warunki, jak na standardy tego konkursu i do tego jeszcze życiowka w treningu 232 metry, chociaż nieoficjalnie, podczas testów Wickerson tam było ponad 240 metrów, z tego co pamiętam. 21. forfang, występ przyzwoity, na pewno bardziej przyzwoity niż w treningach, bo to wyglądało tak, że może być ciężko w ogóle z konkursem. 25. Johansson, wyrzełowany skok, po prostu do granic możliwości, tyły nart na zeskoku, ale tak przeciął jakieś 50, może nawet 60 metrów i... Spokojna kwalifikacja, 47 Christopher Eriksen, Sundal, no nie wyszło, a do tego życiówka dzięki debiutowi, 210,5 metra. Dalej Słowenia 12, Laniszek. Jeśli chodzi o Laniszka, to widać wyraźnie, że te odbicia uciekają mu za bardzo w górę, zbyt wysoka jest ta parabola, o tu jeśli chodzi o Laniszka, było widać to też bardzo dobrze w Sapporo, że nawet jak miał wiatr z przodu, to po prostu nie miał jak tego wykorzystać. Kompletnie inna sytuacja niż u Krafta, który właśnie jeżeli miał farta, bo też miał farta chociażby w drugim konkursie Kraft, no to był w stanie to znakomicie wykorzystać. Jeżeli chodzi o Laniszka, jeżeli miał wiatr z przodu w końcówce, to nie mógł nic z tym zrobić, bo po prostu on już kompletnie tracił prędkość przelotową i tutaj to jeszcze bardziej widać. Co to skoki niezłe, ale przy tak dysponowanym krafcie, jeżeli będą takie warunki, to naprawdę Kraft może się bardzo, bardzo zbliżyć do Laniszka, jeżeli go nawet nie wyprzedzić, chociaż do. To byłoby dość ciężkie, ale jednak, no, Laniszek tutaj nie skacze dobrze, po prostu na to skocznie ta konkretna forma skoku, takie prowadzenie paraboli lotu, takie kierowanie, odbicie jest po prostu nieskuteczne. 23. miejsce Peter Preutz. Występ niezły, ale nie tak dobry jak jego kolegów. I40 Mogel, odległość średnia. No naprawdę nie jest stabilny w locie Mogel, skręca go mocno w prawo, trochę mi przypomina Cograwskiego, tego takiego podniesionego do kwadratu, ale ostatecznie awans do konkursu głównego jest. Dalej Niemcy. 13. Markus Eisenbicher, pojedyncze skoki bardzo fajne, w zasadzie na było lepiej niż w kwalifikacjach, ale ogólnie skacze nieźle. 31. Schmidt, no zbyt mocno w górę, ale tutaj i tak to wystarcza. 34. Paszkę. No bo i Raimund, który troszeczkę obniżył loty po świetnym TCS-ie i Geiger po prostu do Niemiec na treningi pod okiem horn Hera został, jeśli chodzi o kadrę główną. 37. Laje, Laje zdecydowanie, no to nie jest lotnik. To jest jeden z tych zawodników, który naprawdę traci na obiektach do lotów narciarskich i nawet jak był w formie, no to mu nie szło. Zresztą taki dość przeciętny rekord życiowy jak na klasy zawodnika dobrze o tym świadczy, bo w mojej opinii dobry rekord życiowy nie mówi za wiele, ale słaba życiówka... Naprawdę mówi bardzo dużo zawników, chociażby o Pejerze, to bardzo dobrze świadczy, o Jandzie swojego czasu bardzo dobrze świadczyło, czy raczej źle świadczyło o tym, że mieli bardzo słaby rekord życiowy na swoje standardy, po prostu, że Peje do 210 metra nie jest w stanie dolecieć, a naprawdę jest to zawodnik z potencjałem takim, no chociażby dużo, dużo przewyższającym. Wielu zawodników, którzy mają tam 220-230 metrów, czy ktoś by postawił Wolgenanta na przykład przed Pejerem w szerszej perspektywie, no raczej nie. A jednak tutaj dysproporcja jest naprawdę bardzo duża, czy raczej Casey'a Larsona czy Dekeradina w tym momencie. Dalej. 45, jeszcze Justin Liso, który miał słabiutką życiówkę, 207,5 metra w pierwszym treningu. Tak jak mówię, zastępstwo, jeśli chodzi o kadrę Niemiec. Dalej Japonia, jeśli chodzi o Rio, no to super, ale cała reszta. No, jeszcze Yukie Sato 38. Powiedzmy, że na treningach było zaskakująco dobrze. Raczej można było się spodziewać, że to, jeśli ktoś ma tutaj odpaść, no to właśnie Yukie bo to był dramat, jeśli chodzi o tego zawodnika podczas zawodów w Sapporo. Dużo większy niż Jushiro, a jednak Jushiro się zdecydował nie jechać. No i przy okazji jest też Takeuchi, o którym powiem za chwilę, który musi tak naprawdę przyjeżdżać, przemieszczać się na własny koszt, bo takie są dość osobliwe prawa i obowiązki, jeśli chodzi o kadrę Japonii. Dalej, 39. Nikaido I. O on skacze mocno przeciętnie, to naprawdę widzę w tym zawodniku ogromny potencjał na lotnika, naprawdę ogromny. Świetnie to wygląda na progu, pięknie płasko puszcza narty, nie rzuca się od razu na narty, tylko jednak pozwala im wyjść płasko i od razu się do nich nie kładzie. Nie ma rzutu na progu, naprawdę predyspozycje pod lotnika i Doma fantastyczne, tylko musi jeszcze troszeczkę lepiej skakać, po prostu. Zwyczajnie musi mieć wyższą dyspozycję. Życiówka, 212 metrów przez, debiut na obiekcie do lotów 46 Takeuchi tak jak mówiłem, na własną odpowiedzialność raczej na własny koszt tak naprawdę w dużej mierze będzie teraz podróżował po Europie i zastąpił już Róż jego 52. Keiichi Sato no występ bardzo słaby, a co dopiero na Nakamura 59. no bardzo źle to wygląda Japończycy no cały czas jest mizeria, poza Róż Rokobajasziem po prostu cały czas jest mizeria to taka dość wyraźna, dalej Finlandia ze Stanią 35. Keto Saho który dostał się do konkursu głównego występ w porządku 44. Aigro, no, trochę za bardzo chyba kieruje to odbicie w górę, Aigro. To nie wygląda tak jak w poprzednich sezonach, kiedy to odbicie było kierowane dużo bardziej płasko. 53. Alto, on kompletnie nie ciągnął skoku. Kompletnie. Troszeczkę jak Belszą. I szczerze mówiąc, gdy patrzę na bóle, to bardziej doświadczony zawodnik, raczej bardziej ciągnący skok, on by spokojnie to wyciągnął. Tak mi się wydaje, a on po prostu wylądował na bóli, w ogóle nie ciągnął skoku. Jest to trochę dziwne, chociaż Alto ma takie tendencje, że bardzo długo się składa do lądowania. I 58. Etnus Jainen, no, w zasadzie poniżej 55 miejsca, no to w zasadzie same bóle, no i też wystarczyło 150 km, żeby dostać do konkursu głównego. I tutaj pytanie do Was: będzie ankieta w opisie. Czy uważacie, że jeśli chodzi o loty narciarskie, zwłaszcza, ale tyczy się to, też to innych konkursów, powinno być tak, że Belkę ustawiamy bezwzględnie pod najlepszych zawodników dla wszystkich od samego początku? Czy robimy tak, że chociażby od początku 4-5 belek wyżej, żeby ci zawodnicy po prostu na początku mogli sobie poskakać te 210-220 metrów, a później sukcesywnie obniżać rozbieg? Jestem ciekaw opinii, szczerze mówiąc, waszej na ten temat i bardzo chciałbym ją poznać. Zachęcam do po prostu udziału w ankiecie, która będzie w opisie. Dalej, Włosi. 15 Bresa Dola, występ. Bardzo w porządku, ogólnie w treningach, bardzo w porządku, mimo tego, że nie poprawił życiówki, co jest dość zaskakujące, patrząc na przebieg treningów i kwalifikacji. No to wydaje mi się, że jego rekord życiowy jest poważnie zagrożony. 29. Insam, on też bardzo przyzwoicie na tej skoczni sobie radzi i widoki na punkty są bardzo poważne, można powiedzieć, bo trzecia dziesiątka chyba we wszystkich treningach. Dalej, reszta świata, 17. Deshvanden, występ bardzo porządny i ogólnie Szwajcariów w końcu mamy czterech. Być może, jeżeli będzie szło całkiem nieźle, no to będzie można jeszcze wydzielić znów z powrotem Szwajcarię jako osobną grupę. 36. Fatih Arta Ipciolu w drugim konkursie, przepraszam, w drugim treningu 209,5 metra. Nowy rekord życiowy, ale jednak Bedil skradł mu w pierwszym treningu. 42. Mackenzie Boyd-Klaus, no trochę zaskoczenie, że nie jest w konkursie głównym. 43. Jewchen Marusiak, 2,5 metra. Nowy rekord, jeśli chodzi o Ukrainę. Pierwsza z historii 200 metrów, i to jest ogromne zaskoczenie. I też w kwalifikacjach był naprawdę blisko, był bardzo blisko. Gdyby troszeczkę jeszcze podciągnął, poprawił lądowanie, to przecież on dostałby się do konkursu głównego, A to jest zawodnik, które naprawdę skakał słabo. Bo znów są bardzo słabe prędkości najazdowe, ale naprawdę to nie wygląda źle. Też po treningach to nie wygląda, źle, jeśli chodzi o Marusiaka. Bije na głowę po prostu swojego kolegę ze reprezentacji, co mu się do tej pory nie zdarzało. A inklinację pod lotnika ma, tylko że przy tych prędkościach najazdowych to jest totalny dramat, ale jednocześnie, można powiedzieć, że to jest to troszeczkę taki znak zapytania, jeżeli on by miał taką jakość na obiekcie dużym, to szanse na przejęcie kwalifikacji przyzwoicie obsadzonych byłyby duże. I ciekawe, że to jest kwestia dnia tej skoczni, czegoś innego, ale można powiedzieć, że zapisał się w historii wyraźnie pierwszy Ukraińiec za 200 metrem. 49. Dekerdin. Życiówka wyrównana w pierwszym treningu, w drugim ustanowiono 212,5 metra, a w konkursie głównym, przepraszam, kwalifikacyjnym... Drama 49. miejsce w ogóle się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc. 54 Muhammad Ali Bedir, ale w pierwszym treningu 212,5 metra. Pierwszy Turek za 200 metrem i rekordzista Turcji, jeśli chodzi o długość lotu narciarskiego. Jego technika go predysponuje wyraźnie, ale jednak to jest zaskoczenie. Szkoda, że nie ma nagrań dostępnych z tych treningów, bardzo nie zobaczył. W końcu to są rekordy krajów 2 jeśli chodzi o loty narciarskie, no i przy okazji no Jelara warto byłoby zobaczyć, 247,5 metra ciekawe, czy realnie da się ustać ten skok, wydaje mi się, że przy tych warunkach, jeżeli by puścić kraft albo Domena na coś takiego, to być może byliby w stanie to ustać i poprawić jeszcze wynik Petera Preuce z 2016 roku 55. Aman, jeden skok dobry, a tutaj kompletnie niestabilny w locie, rozchwiana sylwetka, no i bardzo słabo, bardzo, bardzo słabo jeśli chodzi o Amana, 56. Casey Larson, no spodziewałem się nieco więcej, 57. kalnicze. 60 Peje. Na treningach było zaskakująco dobrze. W okolicy 200 metra się spodziewałem, że po prostu Peje będzie bula za bulą. Bez przerwy. A jednak był taki trening, że było troszeczkę lepiej, ale no to jest antylotnik. W zasadzie to jest taki zamnik, który faktycznie bardzo traci na obiektach do lotów narciarskich. 61 Sakala, 62 Tkaczenko. No nie ma Wasiliewa, nie ma pojoli jeszcze pełnych zamków, no bo są Mistrzostwa Świata Juniorów na lada moment. I 63 Uminow. Bardzo słaby skok. Było. Pe trochę niebezpiecznie, szczerze mówiąc, w pewnym momencie, ale jest życiówka 190 metrów. Kto by pomyślał, 4 lata temu, kiedy Tkaczenko otarł się o 200-metrową odległość, kiedy dopiero co zdobył tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Świata Juniorów, że do tej pory wciąż ten wynik nie zostanie poprawiony, w międzyczasie i Ukraińcy, i reprezentacja Turcji, która wtedy była w strasznym kryzysie, przez Peterkę Między innymi, że będą w stanie ich po prostu ubiec, jeśli chodzi o te 200 metrów. I przechodzimy dalej. Ten materiał. Nie ukrywam, będzie dość długie, myślę, że ponad pół godziny z tego zejdzie. Ale są jeszcze dwa tematy, które poruszę przed samymi elfami. Otóż, panna na wydaniu, Sofii Sorszak, znalazła w końcu swoją przystań. Okazało się, że nie jest to Estonia, jakikolwiek inny kraj, który byłby kojarzony w jakikolwiek sposób ze skokami narciarskimi. Ewentualnie, bo można powiedzieć, że Jugosławia jest kojarzona z skokami narciarskimi, ale raczej nie w tym kontekście. Mamy reprezentację Kosowa. Być może byłby to jakiś ciekawy precedens, gdyby na przykład koledzy... W Austrii mieliby problem, żeby dobić się do kadr, co nie jest niczym dziwnym. Na przykład Rezinger mógłby tak spróbować. No to czemu nie, żeby tam Kosowo zasilić? Można powiedzieć, że po ciężkiej pracy, mnóstwo skoczni, praca z dziećmi i się nagle pojawiła z ofi. Sorszak na przykład. Chociaż w Kosowie nigdy nie było żadnej skoczni. Nawet na szkisz.kszanc.com nie ma śladu po tym, żeby tam kiedykolwiek była jakakolwiek skocznia. Po prostu. I do tego jeszcze bajcz out. Te dwa lata temu miałem kompletnie inne oczekiwania odnośnie bajcza. Myślałem, że naprawdę, jeżeli ktoś to może dźwignąć, to będzie to bajcz. Być może jest przereklamowany, ale tak naprawdę Czechów na nikogo więcej nie stać w zasadzie i tak ten bajcz, nawet jeżeli był maksymalnie przereklamowany i tak był wynikiem ponad stan, jeśli chodzi o tę federacje. I tam jest po prostu totalny dramat i po prostu samonakręcająca się spirala. I nawet jeżeli mamy Daniela skarkę chociażby, być może Aneszkę Indraczkową, no to fajnie, że są utalentowani, tylko czy oni będą w ogóle mieli szansę, warunki środki, żeby rozwinąć swój talent. No nie jest to zbyt optymistyczna przyszłość przed tymi zalinkami, Teraz będzie. Łukasz Chlawa, który był do tej pory asystentem, ale czy to coś zmieni? Tak naprawdę trudno powiedzieć. I na koniec Ejofy odpuściłem sobie w ogóle omawianie Uniwersjady. Jeśli chodzi o konkurs pań wygrywa Nika Preutz przed Siną Arnet. Ponad 20 punktów przewagi nad Aneszką Jędrkową, ponad 34 punkty przewagi dalej. Lilu Zepci, Taja Bodlaj, Tinkara Komar, Katarina Pirnowar, Joanna Eberle, Tamara Mesikowa, 10. Pole Bełtowska, 11. Natalia Słowik, 18. Sara i 21. Suzanna Rapacz. Jeśli chodzi o mężczyzn, wygrywa Wielki faworyt Stefan Embasher, ponad 20 punktów przewagi nad Klemensem Joniakiem, trzeci Wiktor Szozda, czwarty Juri Keseli, reprezentant Szwajcarii, dużo stracił do podium, głównie przez lądowanie, ale ogólnie występy Keseliego z włączeniem not lądowania były bardzo dobre, zaskakująco dobre. Ogólnie tutaj Szwajcarzy bardzo fajnie się prezentowali. Piąte miejsce Luka Filip, szóste miejsce Nick Heberle, siódme miejsce Johannes Pelc i Embasher i Pelc nie wzięli udziału w konkursie drużyn mieszanych ósmy Simon Steinberger. 9. Daniel Skarka, o którym już mówiłem. Fantastyczny skok w drugiej serii. Ogólnie miałem przyjemność oglądać. a -Office. jeśli chodzi o mężczyzn, cały konkurs mężczyzn, pozostałe no nie miałem za bardzo możliwości. I 10. Jakub Steinberger. I ogólnie tutaj syracja w tym konkursie wypadły nieco poniżej oczekiwań, chociaż złoto jeśli chodzi o który z tego co wiem jedzie na Mistrzostwa Świata Juniorów, no to bezdyskusyjne w całej rozciągłości. 19. Amilkiewicz, który ogólnie mnie tutaj rozczarował. Bardzo mocno stały się nartami, te skoki były słabe. Ogólnie wszystkie, też treningowe były takie dość przeciętne. Kaspra Staszella. I z innych ciekawych zawodników mamy 16 Mateo Werniera, który jest po prostu reprezentantem Francji, ale co ciekawe, byłby to, jeżeli by się przebił, byłby to pierwszy od dłuższego czasu, czyli pierwszy w historii zawodnik czarnoskóry, który znaczyłby coś świecie w był chociażby Danstan Odeke był jeden z zawodników w norweskich klubach który miał pochodzenie kameruńskie tutaj jest pochodzenie czy raczej urodził się ten zawodnik w Mali ale od trzeciego miesiąca życia po prostu trafił do Francji i całe świadome życie we Francji to byłoby dość ciekawe. ogólnie z Francuzów tutaj był zdecydowanie najlepszy ale i tak nie jedzie na mistrzostwa trenerów a patrząc po tym jak wygląda obecnie stawka jeśli chodzi o francuzów gdzie Ivo Bech i reszta już po prostu opuścili wiekniowski w zasadzie tylko Milesi i Sherwet zostali w tym momencie no to on jak na... Najbardziej mógłby jechać w tym momencie. Oczywiście tam są błędy, typu na przykład zbyt agresywne, wychylanie nart do stylu V od razu za progiem, co jest błędem u wielu zawodników młodych, ale ogólnie występ tutaj przyzwoity. I na pewno, jeśli chodzi o rozpoznawalność, będzie miał dużo łatwiej niż jego koledzy, jeżeli oczywiście się przybije. 20. I Pesku, jeden z niewielu zawodników, który ma tutaj w ogóle punkty, jeśli chodzi o fiskapy i na tym wyglądało to jednak troszeczkę lepiej. 23. Andero Cup, nieco starszy od Wagula, trochę głośniej było o nim. Wcześniej niż o wagulu, tylko że wagul kompletnie skradł szołów w ostatnim czasie i ciekawe, jak będzie to wyglądać na mistrzostwach światełniarów, bo obaj mogą się pojawić na mistrzostwach światełniarów i jestem ciekaw ich bezpośredniego starcia mimo wszystko, bo o wagulu mówi się bardzo dużo, o kapie jednak dużo, dużo mniej, a jestem ciekaw ich po prostu bezpośredniej potyczki, bo na ten moment w zawodach Fisowskich nie było bezpośredniego starcia, były na mistrzostwach Estonii, ale jednak tutaj mielibyśmy troszeczkę takie bardziej klarowne porównanie. 32 Tobiasz Freuer. Reprezentant Szwecji, najlepszy Szwed jakiego widziałem od, w zasadzie, można tak powiedzieć, od początku, czy zakończenia Mistrzostw Świata w Falun, kiedy zakończyły się męskie skoki narciarskie w Szwecji i od razu widać, że pod okiem norweskich trenerów, bo po prostu przyjął się do Norwegii, tak jak Westman. Wiadomo, że tutaj efekt nie mógł być tak genialny, że od razu czołówka, ale jednak widać wyraźnie różnicę pomiędzy jego kolegą, który był na jednym z ostatnich miejsc, tylko przed Gruzinami, jak Gruzini po prostu skakał jak przez Skoczkowie. No to Frojer rzeczywiście Wykonał znaczny progres od tego, co się działo chociażby w poprzednim sezonie na otwarcie sezonu zimowego w Fiskapie, gdzie było po prostu jedno z ostatnich miejsc przed Antonem Ojwitsonem, albo za Antonem Ojwitsonem, reprezentantem Islandii. I 36. jeszcze z ciekawszych, Aliha Aktas. Reprezentant Turcji, od dłuższego czasu nie było nikogo nowego, jeśli chodzi o Turków, no to tutaj mamy takiego właśnie zawodnika. Dalej, konkursy drużynowe, jeśli chodzi o panie wygrywa. Słowenia, oczywiście, 203 punkty przewagi nad reprezentacją Włoch. Kinkara Komar, Katarina Pienowar, Taja Bodal i Nika Preuc. Cztery najwyższe noty, jeśli chodzi o nieoficjalną klasyfikację indywidualną. Po prostu oni tutaj kompletnie zmiotli resztę stawki raczej zmiotły, resztę stawki z planszy. Dalej, Włoszki. Giada de Lugan, Greta Pinsani, Martina Zanicer i Noelia Wuerisz. Ogólnie tutaj, dopchnięty skład, jeśli chodzi o kombinatorki norweskie. Zresztą w wielu reprezentacjach też tak było. Trzecie miejsce. Niemcy. Selina Kole, Nadin. Farber, Christina Feist i Joanna Eberl. Jeśli chodzi o Polki, miejsce czwarte: Zuzanna Rapacz, Sara Tainer, Natalia Słowik i Pola Byłtowska Na piątym miejscu Austria. I tutaj się pochylę nad Austrią w kontekście mixtu. Reprezentacja jeśli chodzi o mężczyzn: wygrywa oczywiście Austria. Johannes Peltz, Simon Steinberger, Jakob Steinberger i Stefan i 30 punktu dalej. Reprezentacja Polski. Temu tym już Amilkiewicz, Klemens Staszel. Wiktor Szozda i Clemens Joniak. Na trzecim miejscu reprezentacja Niemiec i ogólnie tutaj było pewne zamieszanie, no bo były dyskwalifikacje i dyskwalifikacja została cofnięta, jeśli chodzi o Niemców. Nie została cofnięta, jeśli chodzi, dobrze pamiętam, o Włochów i o Słoweńców, którzy mieliby srebrny medal. I ciekawe jest to, że kontrolerem była pani Aga Baczkowska, a raczej nie powinno tak być, że jest po prostu na krzyż. Jeśli chodzi o kontrolerów mężczyzn to są mężczyźni, jeśli chodzi o kobiety, to są kobiety. Więc z jakiej tak naprawdę racji tutaj Agabaczkowska Baczkowska dyskwalifikowała, czy raczej była odpowiedzialna za kontrolę. I to, że jest zgłaszany protest i jest on pozytywnie rozpatrzony po raz kolejny, znów zaczyna, powiedziałbym, kłaść pewne podwaliny pod kolejne teorie spiskowe odnośnie konkursu drużyn mieszanych w Pekinie. Na tym poprzestańmy po prostu. Czwarte miejsce Słowenia, piąte Czesi, szóste Norwegia, siódme Finlandia, ósme Francja i dziewiąte Włochy. I na koniec konkurs drużyn mieszanych wygrywa Słowenia: 89,1 punktu przewagi nad Polską. Tinkara Komar, Nick Heberle, Nika Preutz i Luka Filip. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, co jest naprawdę sukcesem, no bo mówimy tutaj teoretycznie najmocniejsze roczniki, czy, czy najmocniejsi zawodnicy w rocznikach 2005-2006, i tutaj bez żadnych wałków, bez niczego, mamy tutaj srebrny medal. Przepraszam. Reprezentacja Polski ma srebrny medal, nie my, tylko reprezentacja Polski. Natalia Słowik. Wiktor Szosta, Pola Bełtowska i Klemens Joniak. Występ naprawdę świetny. Mam wrażenie, że niektórzy to ukryli, ale naprawdę jest to super występ. W mikście obsadzonym sensownie jest srebrny medal. Naprawdę jest to super występ, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Dalej Niemcy. Tutaj było niewielka przewaga, ale około 10 punktów. Selina Kole, Lasse Deimel, Joanna Eberle i Alex Reiter. I 9,5 punktu za trzecim miejscem jest Austria. Jeszcze podam piąta Republika w 6, Finlandia 7, Norwegia. Jeśli chodzi o Austriaczki, raczej Austriaków, no to tutaj przypomina, nie ma Embashera, nie ma Pelca, są tylko Steinberger I i drugi. Ale jeżeli ktoś myśli, że Austriaczki sobie odpuściły, to niestety tak to nie wygląda. Jeśli chodzi o roczniki 2005-2006, to w tym momencie jest tylko Lana Trailowicz, rocznik 2006 i ona jest o wiele, wiele słabsza od chociażby Bełtowskiej. Ona nie ma w ogóle do niej podjazdu, to jest poziom. Poniżej jeszcze Sarietajner w tym momencie. W tym momencie, jeśli chodzi o Austriaczki, to doszło do absurdalnej sytuacji, bo teraz Sorszak miałaby pewne miejsce. Nie byłoby szans, żeby ona nie miała miejsca w Pucharze Świata. Po prostu, czysto sportowo. I to pomijam kwestie w zasadzie sportowe, no bo tak naprawdę ta nie ma kto skakać w tym momencie. No bo poza Julią Mülbacher, ewentualnie Katariną Elmauer, która nie jest akurat kontuzjowana, jeśli dobrze pamiętam. No to tu się kończy w ogóle pole manewru, jeśli chodzi o zawodniczki, które mogą startować w Pucharze Świata, bo cała reszta, która dopychała tutaj listę startową chociażby w drużynówce kobiet, to były kombinatorki norweskie i i tak wszystkie trzy kombinatorki norweskie miały wyższą notę łączną niż właśnie Trajlowicz. Co jest dość ciekawym kontrastem względem tego, co dzieje się chociażby w Słowenii, czy w reprezentacji mężczyzn, gdzie jest mnóstwo talentów, mnóstwo ludzi, a tutaj jest po prostu totalny dramat, jeśli chodzi o liczbę zawodniczek i jakość zawodniczek w tym momencie. Oczywiście jest WhatsApp chociażby, ale, no na ten moment te rożniki wyglądają beznadziejnie, bo chociażby rożnik 2005 nie wygląda w ogóle, w 2006 jest tylko Trailowicz, w 2004 tylko Melbacher, która mimo wszystko cały czas walczy z kontuzją i całościowo szpica mocna, ale jeśli chodzi o zaplecze, Oczywiście mówię tutaj tylko o juniorskim stricte, nie o infrastrukturze okno-how. No to wygląda to bardzo źle. Nie wiem dlaczego tak się stało, jeśli chodzi o reprezentację Austrii. Po prostu jest kompletna dziura, jeśli chodzi o trochę takie jak roczniki 9798, jeśli chodzi o reprezentację polski mężczyzn. W zasadzie dokładnie taka sama sytuacja, tylko to jest dziwne, bo to jest jeszcze bieg bardzo juniorski, takie dziury w rocznikach takich bardzo juniorskich zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Ciekawe, czym to jest spowodowane. To tyle. Do usłyszenia.